Prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk dzisiaj na hali sportowej szkoły podstawowej numer 5. Za moment ruszają kolejne zmagania Bialskiej Ligi Szkół. Jak pomyślana jest tego typu impreza? Co to w ogóle za wydarzenie? To jest nasz turniej szkół i rzeczywiście dzisiejsze zawody są trzecimi w ramach pierwszej historycznej edycji turnieju szkół, który przygotowaliśmy w naszym środowisku szkolnym dyrektorów oświaty, profesorów naszych szkół jako odpowiedź na to wyzwanie. Dzieci mają bardzo dużo okazji, by wykazywać się w indywidualnych rywalizacjach naukowych, to są olimpiady przedmiotowe, karm góry, całej maści inne wyzwania czy indywidualne zawody sportowe. Natomiast brakowało nam w przestrzeni naszej edukacyjnej pokazania takiego życia szkoły i jej wartości jako środowiska współpracy. I w takich trzech polach aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli zorganizowaliśmy właśnie ten turniej szkół. Pierwsza z grup zadaniowych miała taki charakter bardziej naukowy, druga społeczny, ekologiczny, a trzecia stricte sportowy i wszystkie polegają na drużynowej rywalizacji z przymrużeniem oka. Po prostu pokazujemy ducha współpracy, pokazujemy fajny, integracyjny charakter naszych środowisk szkolnych, przede wszystkim świetnie się bawiąc. Bardzo chciałbym podziękować za przygotowanie tej inicjatywy temu naszemu środowisku. To Wydział Edukacji, Kultury i Sportu z panem naczelnikiem doktorem Stanisławem Romanowskim oraz środowiska szkół, wśród których liderkami, takimi dobrymi duchami są koordynatorki tego projektu, pani dyrektor Wioletta Chmielewska i Aleksandra Dopierała. Oraz bardzo liczna grupa niemożliwych teraz do wymienienia, zmienia i nazwiska nauczycieli wszystkich naszych szkół. Za nami dwa pierwsze spotkania, dzisiaj jest trzecie. Czy pan prezydent obserwuje tą tabelę? Czy już można powiedzieć, że ktoś jest faworytem? Bije się w piersi i uczciwie przyznam, że nie znam bieżącego stanu do końca klasyfikacji. Ale na pewno jest świetna, zabawowa. Przede wszystkim, co podkreśliłem, to jest ta rywalizacja z przymrużeniem oka. Chodzi o pokazanie we współpracy tego charakteru integrującego środowiska szkolne. Pokazanie tej wartości dodanej, jaką jest to, że szkoła ma dać każdemu potencjał w jego rozwoju indywidualnych umiejętności, kompetencji, wiedzy, ale przede wszystkim ma tworzyć ucznia uspołecznionego, kochającego współpracę, potrafiącego nawiązywać przyjaźnie, potrafiącego wywodzić wartość dodaną z umiejętności współpracy ze środowiskiem, z zaprzyjaźniania się, z radosnego, w gromkim gwarze osiągania wspólnie założonych celów, nawet gdy są tymi z przymrużeniem oka wyznaczanymi sobie o charakterze zabawowym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Thank you.